Są to jednomandatowe okręgi wyborcze. Wybieramy w systemie większościowym, wybieramy osobę znaną, głosujemy na nią, osobę godną zaufania. Wójt już od 2 kadencji wybierany jest w gminie w wyborach powszechnych. Uważam to za bardzo dobre z tego względu, że posiada mandat, który jest to osoba godna zaufania, posiada mocny, ustabilizowany mandat, odpowiada przed grupą mieszkańców, przed całą społecznością, a nie tak jak to było wcześniej, przed niewielką grupką ludzi, 20-15 osobową. Także uważam, że jest to bardzo dobra sprawa. Mieszkańcy są zadowoleni z tego, czego przykładem jest, że już kolejną kadencję zostałem wójtem. W tej chwili parlament ma się dobrze. Politycy starają się realizować swoje zadania, o których mówili przed wyborami. Jednak w większości mam takie uczucie, że nie realizują tego. Są to zazwyczaj już politycy zawodowi od wielu lat funkcjonujący na scenie politycznej i uważam, że JOW spowodowałby, że nastąpiłaby zmiana. Weszliby ludzie znający te bardzo przyziemne tematy interesujące bezpośrednio jego wyborców. Na pewno by wniosło to wiele zmian w kadrze parlamentu i uważam, że społeczeństwo byłoby bardziej zadowolone, a mam wiele sygnałów takich podczas spotkań z mieszkańcami, które organizuję bardzo często, wręcz pytają, a dlaczego pan poseł nie przyjedzie do nas w tej chwili, tylko przed wyborami. Oczywiście są wyjątki i tutaj muszę powiedzieć, że są wyjątki, że niektórzy posłowie próbują kontaktów już nie bezpośrednio z mieszkańcami, ale spotkać się z wójtem, spotkać się z radnym. Ale uważam, że jest to o wiele za mało. Wiele, wiele za mało i tych kontaktów wyborcy oczekują dużo więcej. Być może są takie obawy, że wtedy wygrają wybory jednomandatowe ludzie bogaci, majętni i że stanowi to jakieś zagrożenie, jak już mieliśmy przykłady na naszej scenie politycznej, że weszły pewne osoby, potem okazało się, że są to hochsztaplerzy, którzy po pewnym czasie nawet w aresztach wylądowali. Ja uważam troszeczkę inaczej, że przecież mamy możliwość obserwowania w innych państwach, tam gdzie JOW funkcjonuje, JOW mieszany, jak Niemcy, Anglia, Stany Zjednoczone. No i popatrzcie państwo, przecież te państwa przodują na świecie. Także uważam, że ten argument jest nie do przyjęcia, że mogą wejść ludzie majętni i załatwiać swoje sprawy, swoje interesy. A ja tutaj jeszcze dodam, że na przykładzie mojej gminy jednomandatowe okręgi, wchodzi jeden radny z danego okręgu i są ludzie z różnych opcji politycznych. A okazuje się, że potrafią się dogadać, jeśli chodzi, liczą się w gminie przede wszystkim sprawy gospodarcze. I wszyscy jednogłośnie, wielokrotnie, pomimo że mają może wcześniejsze jakieś inne zdania, głosują za podjęciem odpowiednich rozwiązań, odpowiednich decyzji. Chcę również powiedzieć, że współpraca wójta gminy, wybranych go w wyborach powszechnych, również się bardzo dobrze układa z tymi radnymi wybranymi w okręgach jednomandatowych. Najważniejsze, że są to ludzie wybrani przez swoich wyborców, bo są znani. Wiedzą mieszkańcy, wyborcy, co robią w swoim terenie, czym się zajmują i na pewno żadnego karierowicza nie wybraliby nawet do Rady Gminy, nie mówiąc już o parlamencie. Polska weszła do Unii Europejskiej. Dążymy całe nasze społeczeństwo, abyśmy byli w tej czołówce nie tylko Unii, ale również i światowej. Bogatych państw, państw, gdzie się obywatelom żyje dobrze. I tutaj jako przykład, JOW mieszany
w Niemczech, we Francji, dalej JOW w Anglii, Indie, Japonia, Stany Zjednoczone. Są to kraje najwyżej uprzemysłowione, o największym potencjale gospodarczym. Dlaczego Polska nie miała być wśród tych państw? Dążmy do tego, abyśmy wprowadzili w naszej demokracji JOW, w naszych wyborach do Sejmu.